Cześć, witajcie po świętach. Ja nazywam się Katarzyna Pura, ze mną jest Asus Zenfone Max. No i to jest wideo, które miało się tak naprawdę pojawić kilka dni temu, ale po pierwsze przeszkodziły mi w tym święta, po drugie przeszkodziło mi w tym... Pewnie słyszycie, że mówię trochę inaczej, więc przeszkodziło mi moje dość mocne przeziębienie, które mnie trzyma już od kilku ładnych dni i nie jest to wcale powód do zadowolenia. W tym materiale chciałam Wam powiedzieć kilka słów na temat konkursu, bo o Asusie Zenfone Max już materiał na kanale jak najbardziej się pojawił, a to nawet chyba dwa albo trzy w sumie. Jeden był recenzją, drugi mówił o czasie pracy baterii, a trzeci o ZenUI, czyli o nakładce, którą znajdziemy właśnie w Asusie Zenfone Max. Tymczasem powiem Wam kilka słów na temat konkursu, który kończy się już jutro. Konkurs trwa do końca marca, czyli do 31 marca do północy. Więc macie jeszcze ponad dobę na to, żeby przysłać swoje zgłoszenia konkursowe. Co trzeba zrobić? Trzeba opisać lub przedstawić najgorszą sytuację, w jakiej może zabraknąć Ci baterii w smartfonie. Forma jest dowolna. Dwuzdaniowy tekst, komiks, zdjęcie, wykreślanka, quiz, 15-sekundowe nagranie audio lub wideo. Już teraz otrzymaliśmy całe mnóstwo zgłoszeń konkursowych. Część z nich naprawdę mnie rozśmieszyła, rozbawiła czasami nawet do łez. Z fotela co prawda nie spadłam, ale niektóre prace naprawdę zasługują na dość duże uznanie. Ale mam nadzieję, że jeszcze przez tą dobę zaskoczycie mnie swoimi ciekawymi pomysłami. Macie jeszcze trochę czasu, mam nadzieję, że to właśnie ktoś z Was wygra Asusa Zenfone Max. I pamiętajcie też o tym, że Asus Zenfone Max jest główną nagrodą. Poza tą nagrodą mamy jeszcze 9 innych. Jest to 9 powerbanków Zen Power, również od Asusa oczywiście. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy weźmiecie udział w konkursie. No i jeżeli będziecie brali, to oczywiście życzę Wam wszystkim powodzenia. Trzymajcie się, tymczasem do następnego razu. Cześć!